Hans Lippmann pochodził z okolic dzisiejszego Lwówka Śląskiego. W lokalnych archiwach nie zachowały się jednak żadne fotografie Lippmana, zatem jego wygląd zależeć będzie jedynie od naszej wyobraźni lub relacji świadków, którzy spotkali Hansa już po jego transformacji, która miała miejsce najprawdopodobniej wiosną lub latem 1907 roku. Hans Lippmann został zatrudniony w charakterze robotnika przy budowie zapory w Pilchowicach już w roku 1902 lub 1903, a więc w początkowym etapie prac. Bardzo możliwe, że na fotografii zrobionej w 1904 roku w grupie robotników drążących tunel pod Górą Zamkową widzimy także Lippmanna, ale pewności co do tego nie możemy mieć żadnej. Lippmann zakwaterowany został, podobnie jak inni robotnicy, w pobliżu tamy, której budowa związana była bezpośrednio z wielką powodzią, jaka w dniach pomiędzy 29 a 30 lipca 1897 roku nawiedziła tereny dzisiejszej Kotliny Jeleniogórskiej. Szkody gospodarcze, jakie wyrządził wodny kataklizm, skłoniły ówczesne władze do podjęcia działań, które miały w przyszłości zapobiegać podobnym tragediom. Pierwsze prace przy budowie zapory rozpoczęto w roku 1902. Roboty prowadzone były bardzo intensywnie, ponieważ obawiano się kolejnych powodzi, które mogłyby uszkodzić dopiero co rozpoczętą inwestycję. Z powodu tego nasilenia prac Lippmann miał okazję do odwiedzania rodziny nie częściej niż raz lub dwa razy w miesiącu.
Problemy komunikacyjne pomiędzy Pilchowicami a niezbyt odległym Lwówkiem Śląskim wynikały w tym czasie z prostego faktu braku pomiędzy tymi dwoma miejscowościami linii kolejowej, której budowę rozpoczęto równolegle do prac prowadzonych przy wznoszeniu zapory. Wiele wskazuje na to, że Liebmann, pozbawiony możliwości częstego kontaktu z żoną i dwójką dzieci, już od pierwszych miesięcy pracy w Pilchowicach dość często zaglądał do kieliszka, co najprawdopodobniej posiadało ścisły związek z wydarzeniami, które miały miejsce kilka lat później, to jest w roku 1907. W czasie powodzi w roku 1907 Hans Liebmann zaginął. Ponieważ zatrudniony był wtedy przy wznoszeniu mini zapory, a po przejściu fali powodziowej na placu budowy znaleziono kapelusz i kapotę Liebmanna, uznano, że robotnik znany z pociągu do mocnych trunków najprawdopodobniej wpadł do wody i utonął. Inna rzecz, że ciała Liebmanna nigdy nie odnaleziono. O fakcie prawdopodobnej śmierci Hansa zawiadomiono jego rodzinę w Lwówku Śląskim. Liebmannowi urządzono oficjalny pochówek, w którym sam nieboszczyk w swojej fizycznej postaci ze zrozumiałych powodów nie uczestniczył. I na tym sprawę życiorysu Hansa Liebmanna można byłoby zakończyć, gdyby nie to, że niesamowita historia zaczęła się dopiero pisać. Zaginionego i potencjalnie nieżyjącego od 2 lat Liebmanna napotkano w okolicach zapory w czasie powodzi, jaka miała miejsce w roku 1909. Byłego kolegę zauważyli robotnicy zatrudnieni przy zabezpieczaniu tych elementów budowli, które najbardziej wystawione były na działanie fali powodziowej. Świadkowie tego spotkania podkreślali niezwykłą chudość i wyniszczenie postaci Hansa, który na brzegu jeziora wyłonił się nie wiadomo skąd. Najprościej byłoby przyjąć, gdyby nie przeczyło to zdrowemu rozsądkowi, że Liebmann wyłonił się z fali jeziora, którego poziom wzrastał z godziny na godzinę. Faktu napotkania zaginionego przed 2 laty pracownika ani pracodawcy, ani lokalne władze nie potraktowały poważnie. Z pewnością zabezpieczanie niedokończonej jeszcze zapory i niebezpieczeństwo uszkodzenia budowli przez wzbierające wody stanowiły w tym czasie najpoważniejsze problemy, z którymi sprawa ożywionego nagle topielca konkurować nie mogła.
Spotkania z Liebmannem nie powiązano także ze zniknięciem dwójki okolicznych dzieci, które w tym samym czasie zaginęły w trakcie zabawy na brzegu jeziora. Ich ciała kilka tygodni później znaleziono w odległej części zalewu. Do sprawy Liebmanna powrócono raz jeszcze latem roku 1910, kiedy jeden z robotników napotkał na brzegu jeziora niesamowicie wychudzonego i mokrego od stóp do czubka głowy Hansa, który jakoby w sposób niedwuznaczny zachęcał przechodzącego kolegę do zażycia kąpieli. Relacji przerażonego robotnika nie potraktowano poważnie, był on bowiem powszechnie znany z pociągu do alkoholu i mniej lub bardziej niesamowitych konfabulacji. Kolejnych doniesień nie sposób już było zignorować. O utopcu z jeziora i spotkaniach z wodnym upiorem mówiło się coraz częściej. Hansa w ociekającym wodą ubraniu widywano w rozmaitych miejscach na brzegu jeziora Pilchowickiego. Widywano go siedzącego na skałkach przylegających do pobliskiego lasu. Kajakarze i żeglarze widywali czasem dziwny kształt przemykający w pobliżu łodzi. Wędkarze łowiący na brzegu zalewu często spotykali dziwnego stwora próbującego wyrwać im z rąk wędzidła lub ściągającego z haczyków przynęty. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku widywano Liebmanna w okolicach Zapory. W czasie powodzi w roku 1977 i 20 lat później, kiedy śmiertelnie przeraził jednego z pracowników pobliskiej elektrowni. Utopca z jeziora Pilchowickiego widywano wtedy także w okolicach zrujnowanego budynku byłego hotelu i restauracji nad Zaporą, który to lokal, jak się wydaje, topielec upodobał sobie szczególnie.